Witamy serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Dawid Krzyk. Witam serdecznie. Witamy Dawid, dzień dobry, cześć. Najmocniejszy śpiewający głos w naszym powiecie, w Zutowie i w okolicy. Niektórzy mówią głos jak dzwon. No, bardzo miło, dziękuję za taką opinię. Może teraz trochę mniej krzyczę niż kiedyś, także myślę, że te różne spotkania z muzyką w moim wykonaniu staram się poprawiać w różną stronę. Kiedyś dużo niemena, dużo intensywności, teraz też trochę bardziej delikatniej, też się świetnie sprawdza, więc zapraszam na bieżąco sprawdzanie, co tam się dzieje u nas na kanale. Ale nawet w magazynie ostatnio pokazałeś, że moc w tym dźwięku jest twoją. Partnerami są... Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Jest, ta moc czasami jest potrzebna do podkreślania pewnych emocji. Swoboda gdzieś tam techniczna wykonania utworów, czy umiejętność odpowiedniego dobrania techniki wokalnej do piosenki. Ale to już jakby nie jest jedyny taki element, który używam też. Także myślę, że daje to dużo więcej aspektów obecnie barw, kolorów i emocji, uczuć. Dawid, nie chcesz powiedzieć, czy najmocniejszy, to powiedz, czy najlepszy śpiewający męski głos w naszym terenie. Nie mogę się oceniać, ale jeżeli tak uważasz, to bardzo mi miło. Staram się dbać o ten głos przede wszystkim. Mam nadzieję, że dzięki temu będę mógł śpiewać jak najdłużej. A czy najlepszy? Są gusta różne. A co to znaczy dbam o głos? Ćwiczysz jakieś, robisz jakieś zabiegi w domu, pukanie gardła codzienne? Słuchaj, to jest ciekawostka, ale generalnie trzeba zacząć higieniczne życie i też od pewnego czasu to jest taka moja domena, gdzie staram się właśnie jakoś tam dietę stosować i dbać o to, co jem, co piję. I to jest od pół roku już, ta higiena mi bardzo pomaga też w utrzymaniu dobrej kondycji wokalnej. A zdarzyło ci się w ogóle kiedyś złapać na tym, że głos ci wysiadł? So, kilka lat temu miałem taką sytuację, że musiałem się udać też do lekarza laryngologa, bo jakaś dłuższa infekcja się zdarzyła. To są możliwe tematy, oczywiście tak. To wynikało też z problemów technicznych wokalu. Zdarza się czasami, że śpiewa się zbyt siłowo, zbyt mocno i natężenie tego wszystkiego, plus złe warunki, w których się przebywa, tak? Ja też od pewnego czasu zajmuję się tylko muzyką już. Kiedy łączyłem to z inną pracą, dużo jeździłem po Polsce, spałem właściwie w hotelach dużo czasu i przez to, że nie wszędzie było odpowiednie powietrze z pełną wilgotnością, to problemy z głosem się zdarzały bardzo często. Teraz już tego nie ma. Dawid, ty w ogóle uczysz się śpiewu gdzieś? Kiedykolwiek się uczyłeś? Czy ty jesteś absolutnym samoukiem od początku do końca? Wiesz co, gdybym powiedział, że wszystkiego się nauczyłem sam, to bym trochę skłamał. Co prawda jestem samoukiem. W pewnych aspektach staram się sam też gdzieś tam dbać o to, ale już właściwie od 17 roku życia uczestniczyłem czynnie w takich warsztatach muzycznych, w pewnych aspektach związanych z muzyką, które no, uczyły mnie tak naprawdę wszystkiego od podstaw, łącznie z nutami, zasadami muzyki. Dzięki temu też mogę teraz grać i tworzyć, sam produkować muzykę swoją i wpływać na to, jak ona brzmi. Między innymi miałem warsztaty z Elżbietą Zapędowską i wieloma takimi trenerami wokalnymi, którzy teraz są dosyć popularni w Polsce. Ile codziennie ćwiczysz? To jest różnie. W zależności od tego, jak bardzo intensywne mam dni też wokalne, czyli czy są koncerty, czy też nie. Ale średnio do godziny czasu trzeba takich ćwiczeń dziennie mieć przynajmniej. Stajesz przed lustrem, tak? Na tej zasadzie się odbywa? Wiesz co, czasami bez lustra. Bardziej słuchawki, praca z mikrofonem, dbanie o pewne elementy dykcyjne i oddechowe, słuchanie się na bieżąco, nagrywanie swojego wokalu, sprawdzanie, co jest nie tak i poprawianie tych błędów, które występują. Czyli taka praca trochę bardziej studyjna, bym powiedział, ale która też uczy takiej kontroli wokalu, bo to jest ważne. Ale skąd wiesz, że uczysz się prawidłowo? Gdzie, że tak powiem, masz odniesienia, który jest takim płytem kontrolnym? Pierwsza rzecz to jest taka.
Trzeba słyszeć i mieć wyobrażenie, co chcesz zrobić tym dźwiękiem. To musi być twoje autorskie. Sposób śpiewania, sposób wyrażania siebie musi wypływać z twojego pomysłu na dźwięk, na to, jak chcesz, żeby to brzmiało. Jeżeli masz tę świadomość panowania nad dźwiękiem, to osiągasz to, co chcesz. Nigdy nie zakończysz swojej pracy nad sobą, nad tym, kim się stajesz i tak dalej. Codziennie tak naprawdę staje się innym artystą. Jeszcze bardzo często staram się coś naśladować, coś, co mi się spodobało. W trakcie, kiedy próbuję coś naśladować, okazuje się, że tworzysz coś nowego. Tak powstają piosenki tak naprawdę. Czyli z takiej codziennej pracy nad sobą, nad dźwiękiem, nad muzyką, nad sposobem śpiewania, nad pomysłem, nad melodią, tworzą się piosenki i tak naprawdę dzięki takiej codziennej pracy ja mogę gdzieś tam tworzyć własne dzieła. Do kogo porównują Cię Twoi słuchacze, ci, którzy na koncertach mają okazję Ciebie słuchać? Oj, to najczęściej. Każdy słyszy coś innego. Tak naprawdę ja ostatnio słyszałem, już powiem Ci, różne, bardzo miłe porównania. Od Joe Cockera po Czesława Niemena, to oczywiście tam niektórzy, którzy słyszeli te niemenowskie wersje, po ostatnio Krzysztofa Krawczyka, nawet Zbigniewa Wodeckiego. Choć tak naprawdę trudno gdzieś tam określić. Każdy ma jakieś swoje skojarzenia. Ja, będąc na koncertach, zwracam uwagę przede wszystkim na tym, żeby to, co robię na scenie i to, z kim współpracuję na scenie, było takie prawdziwe i wynikało z tego, co czuję się tak naprawdę w muzyce. I nawet jeżeli śpiewasz piosenkę czyjąś, generalnie większość wokalistów śpiewa czyjąś piosenkę, bo mało jest takich twórców, którzy piszą swój tekst, swoją muzykę i to jeszcze wykonują, to jest taka popularna teraz moda na to, żeby to robić, ale żeby to robić to dobrze, to nie zawsze jesteś w stanie. Na 20 piosenek napisanych jedna może być przebojem, tak? A jedna może być naprawdę genialna. Więc czasem trzeba korzystać z innych przebojów, bądź też tekściarzy i muzyków. Tak robili wszyscy wielcy artyści. A ty osobiście czujesz, że najbliżej ci jest do kogo? Na kim się w ogóle wzorujesz? Kiedyś się wzorowałem rzeczywiście na muzykach różnych. Starałem się gdzieś porównywać, szukać jakichś takich wzorców. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że szukam własnego stylu i przy piosenkach, które robię, ten styl coraz bardziej taki oczekiwany przeze mnie jest widoczny i słyszalny. I powoli mogę powiedzieć, że po prostu jestem sobą. Dawid, mówiąc wprost, kawał z siebie chłopa. Dla wielu ludzi, którzy są mocno zbudowanymi ludźmi, to bywa to problemami, bywa to powodem do kompleksów. Po pierwsze, czy ty kiedykolwiek miałeś z tego powodu kompleksy? I po drugie, sprawa najważniejsza, czy ty uważasz, że moc twojego dźwięku bierze się z twojej postury? Bo wielu mówi, że widząc osoby, które pięknie śpiewają, mówi się tak kolokwialnie, potocznie, mają z czego zaśpiewać. Słuchajcie, powiem wam tak. Ja od wielu lat borykam się z otyłością, to jest choroba już generalnie, ale nie do końca świadoma kiedyś. Jakby to mi w życiu trochę nie przeszkadzało swego czasu. Jest zawsze jakiś tam... Sam siebie człowiek postrzega trochę czasem gorzej. Jest to problem też ze stanami depresyjnymi, czasami się zdarzają w takiej kwestii. I miałem takie sytuacje w życiu, że dochodziłem już naprawdę do takich momentów, w których... Było to bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Nawet ważyłem 167 kg. I kiedy, 160. Tak. I kiedy już doszedłem do takiej wagi, to wtedy stwierdziłem, że coś trzeba ze sobą zrobić. Coś trzeba zrobić z tym wszystkim, no bo źle się w tym czuję, tak? I przeszkadza mi to w życiu. Ale oprócz tego też no, jest to niebezpieczne dla zdrowia. I rzeczywiście miałem taki punkt, moment, w którym stwierdziłem, że coś będę zmieniać. Na tą chwilę... No jestem na takiej drodze, gdzie trochę się zmienia w moim życiu. Udało mi się prawie ponad 20 kilo w pół roku zrzucić. Jeszcze mam też na 2 lata najbliższe też fajne takie cele. Robię to z lekarzami, robię to tak, jak powinno się to robić, bezpiecznie dla zdrowia. Nic gwałtownie. I polecam wszystkim, naprawdę, pójść na badania, nie wiem, czy jesteś stary, czy młody, pójść do tego lekarza, sprawdzić, co się dzieje, bo
Bardzo często nie jest tak, że po prostu jesz, bo jesz i dlatego ty jesz. Często są inne powody. Te powody trzeba znaleźć i uderzyć w to miejsce, w które rzeczywiście, czy lekami, czy też dietą, bo to wszystko się ze sobą łączy, które rzeczywiście pomaga. I na razie się czuję dobrze. To jest tak jak trochę z alkoholizmem, wiesz. Otyłość jest chorobą, która wynika z potrzeby dostawania pozytywnych bodźców w postaci endorfiny i takich, jedzenie daje też taką jakąś tam radość. Jedni uciekają w narkotyki, alkohol, inni w jedzenie, zależy jak przyzwyczaisz organizm, cukry, węglowodany. Ja odzwyczajam swój organizm od tego i na razie się z tym czuję bardzo dobrze. Co będzie w przyszłości, nie wiem, bo to wiesz, no, ludzie chudną, tyją. Ja mam nadzieję, że mi się uda na tyle zrzucić te kilogramy, że będzie mi dobrze. Ale... Ja ich, broń Boże, nie wypominam. Wracam do tego, tak. do tego podtekstu muzycznego, tego pytania. Ale czy to jest też ten atut w twoim przypadku, który się kryje za tym mocnym głosem? I czy nie boisz się, że jak z tej wagi, że tak powiem, zbyt mocno, drastycznie zjedziesz, że możesz gdzieś zatracić ten walor? Wiesz, to wynika też... Waga jest wagą, bo nadwaga gdzieś tam w postaci tłuszczu, który można się pozbyć, to się da zrobić, ale praca przepony, praca mięśni, klatki piersiowej, jej odpowiednia szerokość i tak dalej, bardziej wynika też z treningów, ćwiczeń, które trzeba robić. Ja nie ukrywam, że praca na siłowni i tak dalej też pomagała mi, żeby ten rezonans był odpowiedni tego dźwięku. Oczywiście ta głębia wynika też z pewnych technik i tak dalej, ale długość trzymania dźwięku, oddechy i takie rzeczy, no to też jest praca mięśni. I sama, no wiadomo, gdybym schudł tam do 60-70 kg, to mogłoby to rzeczywiście wpłynąć też na jakość tego dźwięku. Można zobaczyć to po Adele, która drastycznie chudnąc, jednak ten głos troszeczkę się zmienił u niej. No mi się wydaje, że po prostu jak uda mi się zrzucić to do takich bezpiecznych wartości dla mnie, to nic się z głosem nie stanie. To raczej się nic złego nie stanie, a nawet jeśli, no najwyżej będę śpiewał jak Michael Jackson. No generalnie może zawsze jakaś korzyść z tego wyjść. To jest różnie. Dawid, my tu mówimy o wokalu, ale jeszcze są instrumenty. Ty równie dobrze sobie radzisz instrumentalnie. Na estradzie podczas koncertów. Na czym grasz? Gitara na pewno, harmonia na pewno, klawisze też chyba? Generalnie instrumenty, które są mi dostępne, czyli klawiszowe, strunowe, które mam w domu, to gram na nich tak naprawdę. To jest umiejętność wydobycia dźwięku, celowość tego. Problem jest troszeczkę inny. Kiedy mam grać jednocześnie i śpiewać już na koncertach, to nie każdy ten instrument mogę równocześnie ogarnąć na scenie, dlatego że scena jest bardzo absorbująca. Występy dla ludzi potrzebują takiego skupienia na jakimś jednym konkretnej rzeczy. Dlatego tak często ludzie występują w zespołach, że każdy zajmuje się konkretnym jednym elementem. Są bardzo dobrzy muzycy, którzy to potrafią łączyć, ale zawsze to jest kosztem czegoś. Nawet Phil Collins, który grywał na perkusji, starał się w trakcie swoich koncertów wychodzić też do ludzi jako tylko wokalista, mimo że mógłby sam zagrać cały koncert na perkusji i zaśpiewać, to jednak show by na tym troszeczkę straciło. Co innego produkcja muzyczna, czyli kiedy mogę usiąść u siebie w swoim domowym studio nagrań, kiedy myślę o tej muzyce, kiedy ją aranżuję, kiedy ją tworzę, to jestem w stanie każdy z tych instrumentów dotknąć i zagrać sam na nich i je nagrać. Czyli to daje mi taką swobodę. A propos, co z tą płytą, której ukazanie się zapowiedziałeś mniej więcej przed rokiem, kilkanaście miesięcy temu, również na naszych łamach był wywiad z tobą wtedy. Jak ta praca wygląda na dzisiaj? Jaki jest efekt jej? Co się udało już zrobić? Płyta jest gotowa. Płyta tak naprawdę jest od roku czasu w singlach prezentowana publice.
poprzez teledyski i przez pojedyncze wydania utworów. W formie takiej, można powiedzieć, papierowej bądź fizycznej, tą płytę będziemy wydawać już, jak się zamkną wszystkie zlecenia ostateczne od sponsorów i od jakby twórców tego wszystkiego, ponieważ przy wydawnictwie, tak jak książka czy płyta i tak dalej, chcielibyśmy zaprosić jak najszersze grono osób, żeby to było jak największym nakładem zrealizowanym. Czyli to są na tak zwane zamówienia przedsprzedażowe, płyt, formy promocji dla inwestorów i tak dalej, którzy mogą w tym brać udział. I to będzie się działo już bardziej na takim rynku zamkniętym, wręcz bym powiedział, czyli część będzie dostępna dla słuchaczy, tam bardzo limitowana ilość tych płyt do kupienia i część będzie dla tych właśnie zamawiających sponsorów, inwestorów do ich dyspozycji, a cała płyta będzie za darmo na Spotify i na YouTubie do dyspozycji dla wszystkich słuchaczy. To jest dla Ciebie na dzisiaj i na przyszłość główny kanał dystrybucji Twojej muzyki, Twojej twórczości, właśnie te media internetowe? Generalnie powiem w ten sposób. Ja uważam, że muzyka w tym momencie powinna być dla wszystkich za darmo. Ja uważam, że kto chce, to powinien je słuchać za free. Ponieważ no już od dłuższego czasu niestety łączy się to z tym, że kiedyś było piractwo tam muzyczne, teraz ludzie i tak mają do tego dostęp, więc sztuczne napędzanie rynku, udawanie, że coś sprzedajemy, teraz już nie ma do końca sensu. To są jednak fikcyjne elementy, więc tą muzykę trzeba dać ludziom za darmo. A jeżeli komuś się spodoba, to Cię zaprosi na koncert, czy też na występ i tam to się inaczej dzieje. Dlatego będziemy to udostępniać za darmo dla ludzi, a kto jest chętny mieć to fizycznie w domu, bo są też fani, którzy chcą mieć z podpisami czy tak dalej, to też tak. Okej, ale ci, którzy zamieszczają swoją twórczość na tego typu kanałach, też chcą to spieniężać. Udaje się to, idziesz w tym kierunku? To jest z reklam, są pieniądze wtedy. Tak, udaje ci się coś z tego, że tak powiem, na dzisiaj już mieć dla siebie? Są to pieniądze, takie szczątkowe bym powiedział. Teraz generalnie popularność przede wszystkim jest u youtuberów. Muzyka jest trudnym elementem do sprzedaży, ponieważ to są zazwyczaj utwory do 4-5 minut. Teraz, kiedy youtuber wrzuci ci jeden materiał na 30 minut czy 20 minut, to czas wyświetleń jego no jest nieporównywalny do tej piosenki, a jednak koszt wytworzenia teledysków, nagrania tego i tak dalej, tej całej muzyki jest wiele, wiele większy niż nagrania jakiegoś materiału na YouTube'a przez youtubera. Także generalnie muzyka na tą chwilę jest trochę taką platformą mało atrakcyjną dla reklam, ale z kolei świetną jako live do sprzedawania obecnie, czyli... Ile ty koncertów w ciągu roku masz? No Złotów mnie ostatnio zszokował, bo każdy chciał, żebym wystąpił dla niego. Każdy z organizatorów jakichś tam imprez. Tak się udało, że mogłem to połączyć. Ale dużo występów mam dla prywatnych inwestorów na zamkniętych imprezach firmowych czy też indywidualnych. To jest tak 60% występów to jest tego typu. Druga część to są występy związane z domami kultury, z teatrami, filharmoniami, bądź też instytucjami kultury, które organizują różnego rodzaju wydarzenia, tak jak ostatnio w Złotowie. Więc a jeżdżę tak naprawdę po całej Polsce, nawet się zdarzały ostatnio wyjazdy za granicę. Najdalej byliśmy na Sycylii, zespołem całym graliśmy na żywo, też dla Polaków taki event. Największa publiczność, dla której grałeś, mniej więcej ile osób liczyła? Około 3000 osób. Najmniejsze wydarzenia? Najmniejsze wydarzenia to są nawet, raz miałem taką sytuację, że poproszono mnie o koncert na romantycznej kolacji zaręczynowej dla dwóch osób. To nie jest muzyka dla masowego odbiorcy. Zgodzisz się? Tak, tak. Zdecydowanie tak. To
dla ciebie jest jej atutem, czy to jest coś, z czym będziesz próbował, co będziesz próbował zmienić, żeby ewentualnie bardziej uderzyć w takie bardziej powszechne gusta? Myślałem kiedyś o tym, czy warto szukać takiego poklasku wśród tłumu, ale to zawsze jest kosztem czegoś, czyli kosztem jakiejś własnej wizji, własnej twórczości, czyli próba przypodobania się jak największej grupie ludzi nigdy jakby nie kończy się moim zdaniem niczym do końca dobrym dla artysty. Bo ty przecież byłeś bodajże i w Must Be The Music i w drugim programie, przypomnij proszę, który to był talent show? Nawet już byłem w trzech. The Voice of Poland. The Voice of Poland też miałem okazję być. Co się takiego stało, że pojawił się tam utalentowany człowiek? Być może o czymś nie wiem, może coś pominąłem, ale nie przypominam sobie, żebyś tam gdzieś dalej zawsze w którymkolwiek z tych programów. Jak to się stało, że ktoś, kto śpiewa, gdzieś tam zaginął w tym tłumie wykonawców? No ja się trochę tam rozczarowałem jakby formułą tych programów, ponieważ okazało się, że oni tam potrzebują piosenkarzy, a nie artystów, czyli oni nie oczekiwali ode mnie, że ja przyjdę i pokażę coś swojego i coś od siebie, tylko wykonam pracę, którą oni mają w wizji, czyli będę kimś, kogo oni sobie wyobrazili, kto będzie pasował do pewnej formy programu w tym roku bądź w następnym. Czyli musiałbym być jakąś postacią, którą oni sobie wyobrazili. Nie mogłem się zgodzić też na pewne zapisy, które wykluczały mnie jako artystę z rynku muzycznego. Na przykład jak zakaz pokazywania swojego wizerunku w innych mediach, czy na innych eventach niż te, które oni sobie życzą. Było wiele takich zapisów w kontrakcie, które były dla mnie nie do przyjęcia, więc po konsultacjach z prawnikami wysłaliśmy własną wersję. Z kolei oni nie zdecydowali się na podpisanie tych papierów, w związku z tym to, co zrobiłem tam w tym programie, nie ujrzało światła dziennego. Żałujesz tego z dzisiejszej perspektywy? Nie żałuję tego, dlatego że te programy, może na początku, kiedy one były, kilkanaście lat temu się pojawiały, faktycznie były jakąś odskocznią dla artystów, ale gdy cię zapytam, kto 3 lata temu wygrał The Voice of Poland, to nie jesteś w stanie powiedzieć. Nie jesteś w stanie powiedzieć, ja też nie. Kto nawet 2 lata temu wygrał, to też nie jestem w stanie powiedzieć, czyli to nie są tak istotne elementy w polskiej muzyce już. Mam przyjaciół, którzy też tam osiągnęli coś od nas ze Złotowa. Między innymi teraz Damian Michalski, który jest wokalistą TSA, czy Nicole Kulesza. Byli wysoko w tych programach. Czy ich popularność jest dużo wyższa niż moja, kiedy ja tam nie jestem? Trudno powiedzieć, ale gdzieś tam poruszamy się w podobnych sferach scenicznych i mimo że poświęcili bardzo dużo, bo wiem, ile to tam trzeba było poświęcić i finansowo, i czasowo, i jakby się naginać do pewnych rzeczy, co nie jest łatwe dla kogoś, kto ma swoją wizję artystyczną. Tym bardziej, że ja już tam nie byłem nastolatkiem, którym można było kształtować, tylko już bardziej taką osobą, która wiedziała, co chce zrobić na scenie. Co jest dla ciebie twoim największym muzycznym sukcesem osobiście? Dla mnie muzycznym sukcesem jest to, że mogę z muzyki czerpać dużą radość obecnie, występować dla ludzi i utrzymywać się z tej muzyki. To jest moim takim sukcesem osobistym. A co jest powodem poczucia największego niespełnienia estradowego, wokalnego, muzycznego póki co? Na tą chwilę nie wiem, czy czuję jakieś takie nie do końca niespełnienie, a może to, że nie zawsze mogę znaleźć finansowania, to żeby cały zespół 7-osobowy ze mną zagrał na żywo, że nie zawsze są takie możliwości techniczne tego, żeby to zrobić. Chciałbym więcej grać z muzykami na żywo niż indywidualnie, to jest takie moje marzenie i plan. Pracowałeś w korporacji, już tak, zajmowałeś się ubezpieczeniami, zajmowałeś się wędliniarstwem. Też. Słuchajcie, czy to jest ten moment, kiedy ty już wiesz, że definitywnie muzyka jest tym, z czego będziesz żył? Nie wiem tego. Przekonany jesteś dzisiaj? Nie wiem tego. Ja jestem osobą, która nie boi się tak naprawdę żadnych wyzwań. Może się okazać tak, że za kilka lat
nie będzie popytu na taką muzykę, którą robię i będę musiał się zajmować jeszcze czymś innym. Nie wiem, może otworzę tartak, może zrobię różne rzeczy w życiu. To życie, o tyle mam takie doświadczenia od prac nawet czy w szpitalu, czy prac barmańskich. W życiu nie bałem się żadnej pracy, nawet prac na budowie. Więc te doświadczenia są ciekawe. Ja to bardziej traktuję jako taką szerszą perspektywę oglądania świata. Bo gdybym tylko zajmował się muzyką, byłbym zamknięty tylko na jeden moment w swoim życiu od najmłodszych lat, to być może nie mógłbym napisać takich tekstów, które piszę, nie mógłbym w inny sposób zrozumieć drugiego człowieka, z którym po prostu czasami usiadłem i pracowałem. Tak? A jakie jest twoje muzyczne marzenie? Z kim zagrać, wystąpić, zaśpiewać? Zawsze kiedyś chciałem zaśpiewać z Freddie Mercurym, to się nigdy nie uda już niestety. Chciałbym jeszcze zagrać na scenie z Tomaszem Makowieckim. To by było ciekawe. I z zespołem SBB. To tak jeśli mówimy o Polakach. Dążysz do tego? Wykonujesz pewne czynności, które mogą być krokiem do spełnienia tych spraw? Myślę, że występ z zespołem SBB jest raczej bardzo ciężki do zrealizowania, ponieważ to już jest zespół bardzo wiekowy i być może to się nie uda. Prawie się udało, bo na jednej scenie przed nimi mogłem wystąpić na festiwalu Niemen Non Stop jako laureat. Także to było też fajne przeżycie. Z Tomkiem Makowieckim może kiedyś się uda zaprosić go do współpracy. Na razie mam też ciekawe jego piosenki, projekty. Jego piosenki w swoim repertuarze też masz? Tak, jedną z jego piosenek też zaśpiewałem na koncercie ostatnim. Magazynie, Dziecko Księżyca. Tak. Też można zobaczyć to na YouTubie w moim wykonaniu. Jest to, myślę, artysta taki niedoceniony do końca w Polsce, ale bardzo wybitny moim zdaniem. Dawid, ostatnia rzecz na koniec. Krótki cytat z tego wywiadu, który dzisiaj przytaczaliśmy już w naszej gazecie sprzed roku. Mam świadomość, że to ostatni moment, by o coś zawalczyć, by szersza publika mogła zapoznać się z moją twórczością. A jeśli się nie uda, to trudno, będę się cieszyć z tego, co mam, tak jak dziś. Muszę jednak mieć wewnętrzny spokój, że niczego nie zaprzepaściłem, że spróbowałem. Wciąż czujesz, że coś wielkiego jeszcze muzycznie jest przed tobą? Czy już jesteś na takim etapie, że zaczynasz się godzić z tym, że najważniejsze, że niczego nie zaprzepaściłeś i że spróbowałeś? Myślę, że to jeszcze za wczesne pytanie, żeby to stwierdzić ostatecznie. Czy coś wielkiego przede mną? Ja myślę, że codziennie, jak tak wstaję rano, siadam sobie do instrumentów, robię coś nowego. I jakby te spotkania z muzykami, które się dzieją, sprawiają, że mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc staję w innym miejscu muzycznym. I to jest tak dynamiczne obecnie, że naprawdę trudno jest powiedzieć, gdzie jest jakiś sufit. I też zależy, co jest dla kogo sufitem, bo dla innych sukcesem będzie, jak wystąpi w telewizji polskiej, czy tam gdzieś w jakimś koncercie typu tam, nie wiem, Polsat czy tam TVN. Dla innych będzie sukcesem to, że nie wiem, że wyjadę za granicę i tam gdzieś mnie usłyszą. A jeszcze dla innych będzie coś zupełnie innego. Więc ten sukces ostateczny realnie, no myślę, że mogę powiedzieć tak. Póki jestem w stanie śpiewać i póki żyję, póki jestem na tym świecie. Wszystko przed tobą. To tak naprawdę nie wiem, co się wydarzy. Może za niedługo się spełnią takie jeszcze inne marzenia, które już są w trakcie. Też muzyczne? Tak, tak, też muzyczne. Ciekawe współprace się zapowiadają z artystami bardzo znanymi polskimi. Zdradzisz tam, uchylisz rąbkę tajemnicy? Może następnym razem się spotkamy, okay. Jak będzie okazja, właśnie po koncercie z jednym z takich artystów, który robimy duet. Nie chcę jeszcze zapeszać, bo temat jest w toku, ale rozmowy trwają i myślę, że może być to ciekawy projekt. Projekt też bardzo ambitny, bym powiedział, muzycznie i tekstowo. Chcemy się oprzeć o takie teksty bardzo mocne i takie
głębokie, do przemyśleń. Dzięki bardzo, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję również. Do zobaczenia.